Hej, hej! Witam Was na kolejnej eksploracji. Dzisiaj będziemy zwiedzać pewien opuszczony schron obrony cywilnej. Jak widzicie, z prądem. I za chwilę rozpoczynamy tę eksplorację. Jesteśmy obecnie w pomieszczeniu, które służyło za komorę wyposażenia schronu obrony cywilnej. To zaczynamy wyprawę. Tutaj mamy drzwi pancerne prowadzące do pierwszego pomieszczenia, do którego za chwilę zajrzyjmy. Ale najpierw przyjrzyjmy się temu oto korytarzowi. Wzdłuż niego ciągną się szafy pełne różnych rozmaitości, które Wam pokażemy. Dlatego dokładnej lokalizacji tego obiektu nie będziemy Wam zdradzać ze względu na jego dobro. Tutaj mamy różne instalacje elektryczne. Ciągną się wzdłuż tego korytarza, włącznie z szafami. No dobrze. Idziemy teraz do pierwszego pomieszczenia. Tutaj widzę... Nastała światłość. Zobaczcie, jak to wygląda. No dobrze, przyjrzyjmy się. Tutaj mamy taką specjalną tablicę z zamocowanymi linijkami i sprzętem do rysowania, więc tutaj rysowano różne schematy, projektowano mapy. O, tutaj książeczka jakaś. Wiedza obronna, dwumiesięcznik Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Spoko. Tutaj mamy kolejną książeczkę. Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Obrony Cywilnej Kraju. Zbiór umownych znaków taktycznych i topograficznych oraz skrótów używanych w obronie cywilnej, wydanie trzecie, Warszawa, 1987. Ja oczywiście jako zapalony mol książkowy muszę co nieco z tych książeczek przejrzeć. Ale oczywiście nie tylko te tajemnice skrywa ten obiekt. A tutaj widzę, pod nią mamy drugą książkę. Terminy stosowane w obronie cywilnej. Warszawa, 1975. Wszystko oczywiście wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Dobra, przyjrzyjmy się kolejnym tutaj ciekawym rzeczom. Tutaj jest szafa, więc tutaj pewnie przechowywane były medykamenty. Tablica pokazująca rodzaje rurek wskaźnikowych do przyrządu rozpoznania chemicznego PCHR. Przepraszam, PCHR. I tutaj mamy dwie tabelki. Rodzaje rurek, które mają na celu wykrycie odpowiedniego gazu i zastosowanie. Tam widzę pojedyncze marynarki, berety, bez orzełków wprawdzie. No i tutaj szafa. Wszędzie jeden wielki artystyczny nieład stolików, krzeseł. I co? Za chwilę przenosimy się do kolejnego pomieszczenia. To chodźmy. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Ale za chwilę znajdziemy przycisk, który odpali światło. Mamy. I nastała światłość. No, tutaj pomieszczenie magazynowe ewidentnie. Tutaj co mamy na tej szafie? O. Tutaj mamy pierwszy kask, a właściwie hełm. Orzełek oczywiście bez korony. I zwróćcie uwagę na ten skrót. PS, czyli powszechna samoobrona. Tutaj maseczki. Tutaj jakiś dokument. O, tutaj kolejny hełm powszechnej samoobrony. I tablica. Jak działać w wypadku,
kiedy tabun, sarin, soman, tudzież inne środki trujące o działaniu paralitycznym mogą źle wpłynąć na organizm i porazić człowieka. Ale to tylko uwertura do pomieszczenia, które jest przed nami. Wow. To musi być ewidentnie pomieszczenie magazynowe. Zobaczcie, ile tutaj hełmów. Białe, żółte, gdzieniegdzie niebieskie. Tutaj mamy specjalne gogle ochronne. Gdzieniegdzie maski. Takie jak ta. Nawet są instrukcje. Tutaj mamy jakieś elementy wyposażenia. Tutaj widzę czerwona chorągiewka, która ma dawać różne sygnały. Tutaj mamy z kolei niebieskie. Powiem wam szczerze, to jest mój pierwszy opuszczony schron obrony cywilnej, który zwiedzam. I miejscami naprawdę robi wrażenie. Tutaj mamy jakiś stos dokumentów. Udział Polaków w zwycięstwie nad faszyzmem. Dobra. Tutaj mamy jakiś tajemniczy korytarz, który zaprowadzi nas tutaj. No, tutaj w tym pomieszczeniu. Ja pierdzielę. Ile tutaj mundurów? Bluzy mundurowe. Spodnie. Dobra, pierwsze pomieszczenia za nami. Zapowiadają się póki co bardzo dobrze. Także idziemy teraz tym korytarzem dalej. Tutaj możecie zobaczyć instalacje elektryczne. A tutaj szafy pełne rozmaitych rozmaitości, że tak to nazwę. Tutaj zobaczmy tę szafę. O nie. Już mi się odzywa nawyk zawodowy, bo wiem co to jest. Spisy akt przekazywanych ze składnicy akt. Na szczęście to są puste formularze. A tutaj co mamy? O, tutaj mamy napitki. Mamy oryginalną mazowszankę gazowaną. Niestety pusta. No i żubróweczka. Niestety pusta. Więc widocznie bywali tu już jakiś czas temu tak zwani koneserzy napojów wyskokowych. Dobra, teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu. Jesteśmy w archiwum zakładowym tego schronu. No i teraz nawyk zawodowy z pracy się we mnie odezwie. Ponieważ dokładnie jesteśmy w magazynie. A archiwum zakładowe składa się z lokalu oraz pomieszczeń magazynowych, gdzie składowano akta. Akta kategorii A, mające wartość historyczną, które się przechowuje wieczyście. I kategorii B. Tutaj mamy taki przykładowy metalowy regał stacjonarny. Tutaj mamy numer półki, półka 192. Oświetlenie, instalacje wodne i tutaj okienka. Po podłodze natomiast walają się gdzieniegdzie pojedyncze dokumenty. O. A tutaj mamy szafę, biblioteczkę tak zwaną. Zobaczmy sobie na przykładowych numerach, co tutaj przechowują. Myśl wojskowa numer 10 z 1979 roku. Przegląd z 73 roku. Wojskowy przegląd zagraniczny numer 5 1975. I tylko dla oficerów
Sił Zbrojnych PRL. Siły Zbrojne PRL, dla wytłumaczenia, to była oficjalna nazwa tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego w latach 1962-1990. Tutaj pewnie mamy jakieś pomieszczenia magazynowe, czy jakiś składzik. No, na to by wskazywała ta szafa. I tutaj te papierowe pudła. A tutaj, dalej. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Tutaj jakieś słoiki. O. Ten obraz coś mi przypomina. Jest to obraz Bitwa pod Olszynką Grochowską, autorstwa jednego z malarzy o nazwisku Kossak. Dobra, chodźmy dalej. Ominiemy teraz tą biblioteczkę i powoli, finalnie zbliżamy się do końca tej części schronu. Tutaj mamy tym razem nieco bardziej puste pomieszczenie. Tutaj głównie szafy. O. I tutaj plakat. Liga Obrony Kraju. Dla wytłumaczenia, co to jest LOK. I tutaj dalej. Jaki zasięg i jak prowadzą dalej instalacje elektryczne. Chodźmy teraz tutaj. Dobra, tu podejrzewam kolejny składzik. A nie, to jest magazyn. Dokładnie, magazyn DTR. Tutaj pewnie pomieszczenie medyczne. Tutaj więc pewnie składowano rozmaite medykamenty. Niesamowicie to wygląda. Powiem szczerze, jestem mile zaskoczony. Ten obiekt bardzo ciekawie zachowany. No dobra, idziemy dalej. Może jeszcze poszukamy jakichś kolejnych pomieszczeń, które się tutaj znajdują w tym schronie, a jak nie, to będziemy powoli kończyć dzisiejszą eksplorację. Zobaczmy, tutaj byliśmy. Nie byliśmy, ale nie będziemy sprawdzać, co tam jest. No dobrze. Tutaj możemy już kończyć dzisiejszą wyprawę. Poprawka. Jeszcze zerkniemy na to pomieszczenie. No tutaj też pewnie jakiś magazyn. Czy składzik, o czym świadczyłyby te metalowe regały. Chodźmy tutaj jeszcze. Zobaczymy, co tu się znajduje. Tutaj co mamy? Pieczątka. Patrzcie. Tutaj mamy masę klipsów archiwizacyjnych. O, tutaj na przewróconej szafce mamy jakiś dokument i pieczątkę. I w tym miejscu możemy już kończyć dzisiejszą wyprawę.